Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Mediolanu i zapraszamy do wspólnego oglądania tego, miejmy nadzieję, emocjonującego meczu na San Siro. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To jest mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Serdecznie zapraszamy do oglądania. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Goście chcą dzisiaj zainkasować 3 punkty i wzmocnić swoją pozycję w tabeli. Wygrana w poprzednim meczu na pewno dodała im pewności siebie. Teraz spójrzmy, jaki skład przygotował trener Milanu. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał UEFA Champions League. Obie ekipy pokonały niezwykle trudną drogę, by się w nim znaleźć. Ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak, i nie to. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Milanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się dopiero w 1993 roku. Ależ Milan miał wtedy ekipę, a jednak Włosi musieli uznać wyższość Olympique Marsylia i triumfowali dopiero rok później, gdy sprawili pamiętne manto 4-0 wielkiej Barcelonie Cruyffa. Ciekawe, czy dzisiejszy finał też przejdzie do historii. Ależ doskonała sytuacja. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Gol! Oj! Czy na pewno w bramce znalazła się odpowiednia osoba? I widzimy teraz ponownie, że to była po prostu fatalna interwencja. Piłka wypuszczona przed siebie, to musiało się skończyć golem. Z taką grą to nie jestem pewien, czy sztab nie zdecyduje się w następnym meczu na zmianę. Prowadzą zatem 1-0. Było przewinienie, ale nie ma przerwy grze. Lecz ostatecznie sędzia gwiżdże rzut wolny, bo z tej akcji i tak by nic nie wyszło. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczył. Teraz powinna paść bramka, co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj... Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie tak to miało wyglądać. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Wznawiamy zatem grę po tej bramce samobójczej. No teraz wypadałoby to odrobić. To teraz poszedł, jest za obrońcami. Dalej jest groźnie. Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Czy trafi do siatki? Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję.
ale mimo puszczenia korzyści akcja się nie rozwija i sędzia postanowił teraz przyznać rzut wolny. Jest za linią obrony, uwaga! Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu! Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie! Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A sam strzał był już formalnością, z takiej odległości ciężko nie trafić. Mamy już zatem 4-0. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. To nie zdarza się codziennie. Trzech nowych graczy jednocześnie wchodzi na boisko. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Messi. Cierpliwie szuka tutaj szansy, żeby zagrać. I co, mili państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. Powiększają uwolnił się spod krycia. Okazja! Tak, ale się popisał Mbappé. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. A Mbappé pakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Mija obronę tym podaniem. Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie. Aż się prosiło, by to wykorzystać. Ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i popchnęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Teraz świetny odbiór, może być groźnie. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Realizator zaserwował nam powtórkę, na której widać dobrą reakcję na ten strzał, ale piłka tylko ociera się o rękawicę. Tak blisko, a tak dalej. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. Jednostronny strzelecki popis. Zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywali. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Tracą teraz piłkę na rzecz rywali. Bardzo dobra interwencja. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się. Patrz Tomku, to musi być gol.
obrona, ale piłka w grze. Wysoki pressing i odbiór piłki, może być groźnie. A więc sędzia kończy pierwszą odsłonę gry na San Siro. Gwizdek i rozpoczynamy drugą połowę spotkania fazy grupowej UEFA Champions League. Strata teraz. Gwizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Bardzo dobra pierwsza połowa w wykonaniu Kyliana Mbappé. Patrzę na ciebie i chyba... Wow, wow, wow! Ale schupnął z daleka, ten młotek w nodze! Co za bramka! Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. A Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! Proszę Państwa, mamy wieści z Liverpoolu na Anfield. Zmiana wyniku. To kolejne trafienie dla The Reds. Bramkę zdobył Diogo Jota. Genialna interwencja! Piłka leciała pod poprzeczkę, ale jakoś to broni. Rzut rożny wykonał Neymar. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam, gdzie nie ma żadnego zrywania. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Musi być czujny, bo straci piłkę. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. I strzela! Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Dwóch rezerwowych wkracza do akcji. Ważny moment spotkania. Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Ajajaj! Sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Wykorzystam okazję, by przypomnieć, że już niedługo czeka nas też transmisja spotkania w ramach rozgrywek grupowych UEFA Champions League. Ależ niespodziewana bomba z daleka! Było naprawdę niebezpiecznie! Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda! Oj, zupełnie mu nie wyszło. Mocno, ale i mocno niecelnie. Trudno, trzeba czekać na kolejną okazję, a o tej jak najszybciej zapomnieć. Broni bez zawahania, łatwy strzał. Messi na skrzydle, ma miejsce, co zrobi? Messi zagrywa w szesnastkę. Sędzia odgwizduje spalonego, a to było wszystko na granicy. Tym bardziej, że okazja była z gatunku tych najlepszych. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Dokończymy później, bo jest groźnie. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Virgil van Dijk oddala zagrożenie.
Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Twarde wejście, ale skuteczne. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Strata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się. Ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. I oto z piłką na Messi. Ale może teraz będzie szansa. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. A Messi wykończył akcję pewnym uderzeniem z zaledwie paru metrów. Argentyńczyk nie mógł się tu pomylić. Dobre przerwanie akcji rywala. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Royce sprytnie minął obrońcę, po czym dograł do kolegi. A Mbappé z takiej odległości niezwykle się mylić. Bramkarz miał. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni zasłużyła. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik.